Witam bardzo serdecznie, Pasieka Marcyś. Dzisiaj postanowiłem pokazać, jak w prosty sposób przygotować kwas szczawiowy do polewania pszczół w celu ostatniego zabiegu zwalczania warozy. Tak, w tym celu potrzebujemy przygotować w pierwszej kolejności roztwór wody z cukrem, czyli normalnie syrop w proporcjach 1 do 1. W tym celu odmierzamy 1 litr wody. Odmierzyłem sobie litr ciepłej wody. Ważne, aby woda nie była twarda, ponieważ wtedy w reakcji z kwasem szczawiowym mogą powstać różne jego sole. A tego byśmy chcieli uniknąć. Następnie używamy 1 kg cukru. I całość mieszamy do uzyskania syropu. Uzyskaliśmy syrop cukrowy 1 do 1. Odmierzamy litr. W słoiku mamy odmierzony litr roztworu. Teraz ważymy substancję, czyli kwas szczawiowy. Ja używam kwasu szczawiowego dihydratu. Czyli w jednym molu substancji mamy dwie cząsteczki wody. Jest to dosyć ważne, ponieważ wiem, że niektórzy pszczelarze gdzieś tam mieli czasami dostęp do bezwodnej postaci kwasu szczawiowego i wtedy te proporcje są nieco inne przygotowania. Więc odmierzamy 35 gramów kwasu szczawiowego. Mamy 35 gramów. Po dodaniu kwasu szczawiowego mamy tutaj roztwór 2,5%, ponieważ braliśmy do tego celu dihydrat, gdzie ilość kwasu szczawiowego stanowi około 71%, dlatego uzyskujemy taki roztwór, a nie inny. Roztwór ten stosuję już kilka lat w swojej pasiece, nie ma z tym żadnego problemu. Nie widać osłabienia pszczół. W literaturze zaleca się stężenie 3,2%, ja to stężenie nieco obniżyłem. Jest one jak najbardziej skuteczne w okresie bezczerwiowym, u mnie się sprawdza. Nie widać żadnych efektów negatywnych, na przykład osłabienia pszczół. Oczywiście kwas szczawiowy stosujemy w rodzinach zdrowych, które nie są zbytnio porażone nosemą oraz warozą, ponieważ w innym przypadku może się to różnie skończyć. O! Dzielę. Coś nowego. Później się odkładamy. Ale ładnie uwiązana, zobacz. Nie? To normalny kłąb jak powinien być. No i obsiada wszystkie ramki. Na zewnętrznej siedzą. Tak, na ostatniej ramce do samej maty. Od ściany do samej maty. Czyli zostały dobrze zaciśnione. Mają całą objętością kłębu dostęp do pokarmu. To już jest w ogóle, nie wiem co tu się dzieje. Tak to wyglądają. Silne rodziny. Silne. Pewnie niektórzy mają silniejsze. Ale no... To już są takie w miarę. Ponad naszą przeciętną, tak powiem. Można było dać w sumie więcej nawet. A ile wziąłeś tutaj? 30 sandałów, ale... Na taką rodzinę można dać 50 ml, natomiast my z tato tutaj dajemy standardowo, zakładając, że każda rodzina jest średnia w miarę 30 ml. Ogólnie rodziny oczywiście były leczone i to jest tylko takie leczenie uzupełniające. No niestety, ze dwie sztuki wyleciały i to jest ich już pewnie koniec. No niestety, są jakieś straty. A
ta rodzina, co chciała nam brać inwertu, została zakarmiona cukrem. Przyczyna nie wiadomo, jak to było, że nie chciała brać inwertu, no ale... To jest ogólnie taka osieka jest na inwercie, oprócz tej rodziny, która po prostu nie chciała, natomiast ma dużo pokarmu. Siedzi tutaj w rogu, tak mam nadzieję widać. Zostawi bardzo dużo pokarmu, dlatego nie trzeba kombinować z żadnym dokarmianiem. Powinno jej to spokojnie starczyć. Kłąd jest spokojny, także matka musi tu... Tak, od razu można bardzo łatwo ocenić, jak się ma rodzina. Że tutaj nie ma problemu. Kłąd jest ładny, okrągły. Są też różne rasy pszczół, niektóre zimują właśnie w takich słabych rodzinach, ale później bardzo mają dynamiczny rozwój. Więc trudno jest na tej podstawie oceniać. No tu była rodzina, która cały rok dawała bardzo dużo miodu. Na matce to jest akurat matka chyba Mieska, jak się nie mylę. Tutaj Mieska. I też ma... Jako jedyna i też siedzi, bardzo ładnie siedzi też, także trzeba bardzo przyznać, ładnie, nie wychodzi jakoś nadmiernie na górę, nie siedzi też bardzo nisko. Siedzi bardzo równomiernie, jest uwiązana. Zostało jeszcze rodziny. Bardzo dużo pokarmu, że to w sumie mamy dopiero grudzień, więc trudno by tego pokarmu brakowało. Na wiele miesięcy im to wystarczy. No i praktycznie przydają wszystkie ramki. Tak, to jest dosyć ważne. Już nam się to udaje dobrze zrobić, tak określić, żeby to zacieśnić odpowiednio. Nie ma wtedy ryzyka, że załóżmy będzie jakaś krystalizacja pokarmu czy coś w tym rodzaju. Tak jak widać, wentylacja. Jeden pojęczek uchylony, a na dole otwarta. Tutaj dziewiąta to jest akurat firma, która też dosyć ładnie się rozwijała cały rok. A więc zobaczymy, jak ona tutaj wygląda teraz. Ona siedzi też głęboko dosyć, trzeba przyznać, jak na primę to. Tak. Ale jest tutaj. Pokarmu bardzo dużo. I siedzi głęboko, uwiązała się na dole ramek. No w sumie to jest takie uwiązanie, może powiedzieć, książkowe. Natomiast... Tak, powinno się wiązać w sumie, no teoretycznie ale... powinno się wiązać na samym dole i stopniowo przemieszcza się ku górze. Ale ramki są tu obsiądzone, pszczół nie ma. Tylko nie wiem, tutaj tu siedzą na wszystkich ramkach praktycznie, bo widzę, że tu jeszcze jakieś pszczoły zostały. To też rodzina, która bardzo ładnie się sprawowała w tym sezonie. Nigdzie na razie nie ma żadnych oznak na semy. Ramki na pewno nie są nigdzie za paćkane jakimś tam. No dobra. Więc tak jak widać, idzie to bardzo szybko. Ta rodzina z matką inseminowaną sztucznie. Która... No ale wygląda, powiem ci szczerze, nieźle. Myślałem, że to gorzej będzie tu wyglądało. Ma pokarmu. No z tą matką poważnie. To naprawdę było tyle różnych sytuacji, że... Oby teraz przezimowała. Ale wszystkie, patrzcie, uliczki są zapełnione pszczołami. Mnóstwo pszczół. No i właśnie... To jest oczywiście ula dadanta. Są tak ustawione, aby pszczoły obsiadały wszystkie uliczki. Dobrze ogrzewają wtedy pokarm i mają fajny dostęp do niego. Sypu trochę jest. Nie jest zawszało, ale trochę jest. Tak wsuń tato, żeby tam pod kłębem to było. Dobrze, to my dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś. Cześć.